Witajcie w kolejnym materiale na kanale Gracz Fan. Jeśli lubicie tego typu filmy, pozostawcie łapkę i suba, aby być na bieżąco, gdyż w ten sposób pomagacie rozwijać mi mój kanał. 21 czerwca w formie miniserialu MCU zadebiutuje Tajna Inwazja, opowiadająca o tym, jak rasa Skrulli zaatakowała Ziemię, poczynając od zastąpienia wielu potężnych bohaterów swoimi agentami, którzy potrafili w idealny sposób podszywać się pod swoje cele. Skrullowie, podszywając się pod wielu superludzi, sami byli przekonani, że naprawdę pochodzą z Ziemi, dlatego nikt nie zdołał ich wykryć we wczesnym etapie realizacji ich planu, przez co realnie zagrozili naszej cywilizacji. W dzisiejszym filmie, na podstawie komiksowego wydarzenia zwanego Sekretną Inwazją, opowiem wam, czym kierowała się ta rasa, dokonując ataku na Ziemię. Posłuchajcie. Nasza planeta położona na międzygwiezdnym skrzyżowaniu była częstym celem ataków wielu obcych ras, które rościły sobie do niej prawa. Jedną z takich kultur byli Skrullowie, którzy regularnie próbowali przejąć Ziemię, jednak ze względu na dużą liczbę nadludzi, wszelkie próby inwazji były każdorazowo udaremniane. Skrullowie, pomimo wcześniejszej niezdolności do podboju planety, nadal jednak uważali Ziemię za swoją własność. Po wojnie kryzys z Skrullami, Illuminati podjęli się podróży do świata Skrullów, aby poinformować ich, żeby nie angażowali ponownie Ziemi w swoje walki. Jednak po przybyciu na miejsce zostali schwytani i poddani eksperymentom, zanim zdołali uciec. Po tym wydarzeniu Skrullowie zaczęli podmieniać różnych nadludzi na naszej planecie, poczynając m.in. od Spidermana, Hanka Pyma, Black Bolta czy też agentów Tarczy. Ich intencje były jednoznaczne, zależało im na przejęciu Ziemi jako swojej nowej planety. Potrzebowali nowego schronienia, gdyż ich cywilizacja przeżywała ogromny kryzys, który rozpoczął się w momencie, gdy ich rodzima planeta Tarnax 4 została zniszczona przez Galactusa. Drugim impulsem do działania była fala anihilacji, podczas której większość ich imperium została zdziesiątkowana, zniszczona lub opanowana przez siły Anihilusa. Bez domu i od dawna żywiąc urazy do nadludzkiej populacji Ziemi, Skrullowie zostali zepchnięci na skraj zagłady, co zmusiło ich do szybkiego przejęcia nowej planety. W komiksach wydarzenie to spowodowało chaos na całej planecie, gdyż każdy walczył z każdym i nie można było ufać nawet swoim najbliższym. Skrullowie mieli swoich agentów w Avengersach, rządzie Wakandy, Hydrze Inhumans, czy też wśród mutantów Profesora X. Głównym członkiem ruchu oporu był zaś Nick Fury, który zdołał jako pierwszy skonsternować agentkę obcej rasy, która przeniknęła do tarczy. Walka z niej była bardzo ciężka, gdyż Skrullowie, naśladując swoje cele, posiadali również ich moce. Dlatego też przykładowo jeden z nich, udający Black Bolta, zdołał zniszczyć swoim głosem całe San Francisco. W momencie, gdy Tony Stark miał zająć się analizą zwłok Skrulla, podszywającego się pod agenta tarczy. Chciał tym sposobem nie dopuścić do przeprowadzenia analizy DNA swojej rasy, gdyż mogłoby to pomóc Ziemianom w walce z agresorem. Był to jednak dopiero początek wielkiej wojny, która zaangażowała do działania wszystkich superbohaterów i wojskowe organizacje działające na Ziemi. Taki oto motyw był przedstawiony w komiksach i dotyczył głównej Ziemi 616. Zobaczymy, czy MCU pójdzie tym samym śladem, a jeśli tak się stanie, to nie mogę się doczekać rozpoczęcia cyklu związanego z potężnym Anihilusem. Dajcie mi znać, co o tym sądzicie. Wbijajcie na naszą grupę na Facebooku i na naszego Discorda. Linki do naszych społeczności znajdziecie w opisie każdego filmu. Tymczasem do usłyszenia, cześć!